Gratulacje! Znacie język JavaScript. Zmienne, pętle, ciągi znaków, funkcje, obiekty, tablice, a nawet programowanie obiektowe. Ale po co język, jeśli nie możecie nic w nim zrobić? Te wiedzę wykorzystacie na wiele sposobów. Często używa się JavaScript w połączeniu z Processing JS do tworzenia gier i wizualizacji. Wiecie to, jeśli zaglądaliście do listy Hot Programs. Gra to coś interaktywnego, gdzie dostaje się nagrodę. Są stany zwycięstwa i porażki oraz wynik. Wizualizacja jest interaktywna, ale bez mechaniki gry. Spójrzmy na potrzebne składniki. Będą potrzebne kontrolki interfejsu użytkownika, przyciski, paski przewijania i menu. Czasem wystarczą przyciski pojedyncze, a innym razem będziemy potrzebowali ich wiele. Będą gry typu drop-down lub side scroller. Podstawowe zasady są te same. Prócz interakcji z myszką. Chcemy mieć kontrolę z klawiatury, np. używać strzałek do przesuwania postaci albo do zmiany kąta. Potrzebujemy też scen. Scena to ekran startowy z wyborem opcji, ekran główny, ekran końcowy. Zwykle bardzo się różnią zawsze będziemy pokazywać jeden z nich. Musicie zorganizować program, by widzieć różnice między scenami i wiedzieć, jak je zmieniać. Teraz pomówmy o paru sprawach specyficznych dla gier. W grze typu Side Scroller postać porusza się w przestrzeni. A może mamy widok z lotu ptaka, jakbyśmy szli przez labirynt? Czy to środowisko 3D? Szaleństwo, ale da się zrobić. Albo różne poziomy, a każdy ma inne środowisko. Jakie są postaci? Pewnie przejawiają różne zachowania, emocje i stany, na przykład szczęścia czy śmierci. Czasami postać jest kontrolowana przez użytkownika, innym razem przez kot, na przykład samouczek. Może być jedna postać, może być ich mnóstwo, może ich przybywać w trakcie gry. W środowisku macie już postaci. Zwykle dodajemy trochę rzeczy i następują zderzenia. To bardzo ciekawe, bo rzeczy przyciągają się albo starają się unikać. Jak podczas szukania klejnotów i strzelania do żółwi. Musimy więc wykryć zderzenie. Czasami te zderzenia są proste, a czasami skomplikowane, zależnie od kształtów i wielkości obiektów. Gra musi mieć wynik. Jak zmierzyć postępy gracza? Skąd wiedzieć, czy wygrał? Jak ładny ma być ekran wygranej lub porażki? Jak widzicie, jest wiele aspektów do przemyślenia przy wizualizacjach. Omówimy część, ale nie wiemy, co macie w głowie. Skorzystajcie z tego wykładu, żeby zrobić coś naprawdę świetnego, zrealizować swoje pomysły.